To my. 77. odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Witają Was Adam Lange oraz... Adam Hertle. Dzień dobry. Można już powiedzieć, że zaczynamy sezon jesienny w Rozmowie Kontrolowanej. A tak, już trochę jesień, zimowo, tak nawet było 0 stopni. Ale u nas jest zawsze gorąco, fajni goście, także trzymajcie się. Godzina teraz przed nami z super gościem. Ale zanim przejdziemy do gościa, standardowo Adam przedstawi cotygodniowe ogłoszenia duszpasterskie. I standardowo, króciutko, wersja podcastowa pod adresem live, zaufana trzecia strona.pl. Albo jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy moje skróty działają, z3s.pl/live, chyba, jakoś tak. Można się tam zapisać na powiadomienia. Wtedy codziennie, znaczy przepraszam, co niedzielę rano, nie codziennie, co niedzielę rano dostaniecie maila z informacją, gdzie można oglądać najnowszy odcinek i kto w nim będzie i kilka słów o naszym gościu. To jakby ktoś nie śledził naszych mediów społecznościowych. A już za całkiem niedługo, bo 26-27 listopada Oh My Hack, omchcontw.pl. I chyba to tyle ogłoszeń duszpasterskich, bo czas zaprosić gościa. Tak. To pierwszy program, w którym będziemy gościć najprawdziwszego ninja. I nie będzie to tym razem japoński wojownik, a web security ninja. Jak doszedł do mistrzowskiego poziomu w technologiach webowych, opowie już pewnie sam. Poznajcie Krzysztofa Kotowicza. Cześć, Krzysztof. Cześć, witam wszystkich. Cześć. A Krzysztof, no na początek musisz się nam przedstawić, może nie nam, bo my się znamy, ale naszym słuchaczom i widzom, a przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. I się urwało. Krzysztof ma dzisiaj problemy z internetem. Może zaraz wróci do nas. Ale zanim jakby Krzysztof wróci, to będziemy mieli dla Was niespodziankę. W sensie zaczniemy dzisiaj konkursem tak naprawdę, bo konkurs trochę trwa, ale konkurs musi ogłosić Krzysztof, więc musimy na niego chwilę poczekać. Adam, może zaśpiewamy jakąś piosenkę? Piosenka o zamarzaniu. Wspomniałeś o jesieni, a Krzysztof zamarzł. Bywa i tak. Zobaczymy, jak wyglądają plany backupowe, czy jest na to przygotowany. A taka ciekawostka, Krzysztof dołączył przed programem dosłownie minutę właśnie ze względu na problemy techniczne i wydawało się, że wszystko jest ok, przynajmniej przez minutę, ale jak widać niespodzianki się zdarzają nawet podczas live'ów. Choć jak na live'y to niespecjalnie często, raz się chyba tylko nie udało, bo gość był gdzieś na wakacjach w jakimś kurorcie. I mamy go. Dzień dobry. Dobry moment na rozmowę. Jesteś z powrotem. Wracamy do naszego pierwszego pytania. Krzysztof, przedstaw się naszym widzom i słuchaczom, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Tak, więc nazywam się Krzysiek Kotowicz. Zajmuję się z grubsza web security. Pracuję w tym momencie w Google od kilku dobrych lat. Wcześniej pracowałem w różnych innych firmach, byłem pentesterem. Technologie webowe raczej od strony ofensywnej zwykle mnie zajmowały. Robiłem też trochę researchu webowego, tam konferencje, prezentacje, tego typu rzeczy. Obecnie pracuję w teamie w Google, który nazywa się Information Security Engineering. Ten team ma kilkadziesiąt osób. Zajmuję się z grubsza product security, czyli zabezpieczaniem samych naszych aplikacji, naszych produktów.
jakieś security reviews, czy czasem jakieś red teamy, pracowanie nad bibliotekami, żeby to wszystko było bezpieczne, consulting z teamami produktowymi. Więc to wszystko generalnie należy do mojego obszaru zainteresowań i tym się zajmuję w Google. Chociaż akurat ten team, w którym ja pracuję, jego działalność polega na tym, że każdy sobie sam trochę wybiera zadania, więc to może być tak, że w jednym miesiącu robię jedno, w drugim miesiącu robię drugie. Czasem robię jakiś research na kilka miesięcy i znikam zupełnie, nie robię na przykład żadnych przeglądów kodu, czasem skupiam się na przeglądach kodu, czasem nie wiem, piszę biblioteki, czy udzielam się w W3C na przykład. To tu mi się trochę przypomniała odpowiedź prezydenta Putina na pytanie, skąd się biorą ci rosyjscy hakerzy, i on mówi, że haker to taki artysta, który się budzi i rano się zastanawia, co będzie dzisiaj robił. A ci hakerzy są patriotami i dlatego czasem działają w interesie Republiki Rosyjskiej. No to jest jakaś analogia. Dobra, ponieważ jesteś artystą, to twoje zadanie, które dzisiaj dla nas przygotowałeś, jest trochę bardziej skomplikowane niż zwykle. W związku z czym dzisiaj mamy trochę odwróconą kolejność, mianowicie najpierw Krzysztof zada zadanie, a potem będziemy zadawać my pytania, więc wy będziecie mieć czas w trakcie audycji, jeżeli będziecie chcieli się zmierzyć z challenge'em, bo to będzie challenge, to będziecie mieli na to trochę więcej czasu niż zwykle. Ja tylko przypomnę zasady, czyli zasada pierwsza, odpowiedzi tylko na czacie YouTube. Zasada druga decyduje kolejność, którą my widzimy, odpowiedzi na naszym oknie. Jeżeli u kogoś ktoś się pojawił wyżej, to wcale nie znaczy, że u nas też. I zasada trzecia, jeżeli ktoś już ma nagrodę w danej kategorii, dany przedmiot, dany zestaw przedmiotów, dany wirtualny przedmiot, to odpuszcza. Chyba że powiemy, że już straciliśmy wszelką nadzieję i wtedy otwieramy bramy i możecie sobie wygrać jeszcze raz. Nagrody funduje Fudo Security i główną nagrodą jest bardzo fajne Raspberry Pi, najnowsze, w pełni wypasione, więc myślę, że warto spróbować swoich sił. I teraz, Krzysztof, twoje pytanie. Dobrze, więc pytanie. Sam challenge jest bardzo prosty. Trzeba wyciągnąć flagę z challenge'a pod tym adresem. Może, żeby jakby trochę zawęzić to, na czym polega to zadanie. Podatność jest całkowicie po stronie klienta. Tam nie ma nic specjalnego po stronie serwera. Są najprzeróżniejsze zwykłe podatności typu CSRF i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Sednem problemu jest, czy sednem challenge'a jest to, żeby wyeksploitować stronę, którą widzicie pod bieżącym adresem, w taki sposób, żeby wykonał się kod JavaScript, czyli podatność XSS. Możecie na początku testować sobie lokalnie, tak? To znaczy, jest tam taki formularz i można sobie wpisywać HTML na przykład, można może jakieś parametry zobaczyć do strony. Wyeksplorujcie temat. Kiedy już macie reprodukowalny XSS jakby po swojej stronie, wystarczy przycisnąć przycisk na samym dole, jest bodajże wyślij coś do moderacji, coś takiego. To jest po prostu wysłanie obecnego payloadu na serwer po to, żeby bot odwiedził tę stronę i żeby kod XSS wykonał się w sesji administratora, czy tam w sesji bota, który ma odpowiednią flagę. Flaga po prostu jest w ciasteczkach administratora, więc wystarczy wyeksfiltrować ciasteczko administratora, który odwiedzi stronę pod adresem z payloadem, który wprowadzicie. To tyle. Brzmi tylko tyle i aż prosto. Tyle. Słuchajcie, jeżeli nie uda wam się odgadnąć flagi do tego zadania, raz na jakiś czas będziemy przypominać po adres, pod którym znajduje się zadanie. Adam też, widzę, wrzucił w komentarzu pod streamem. Będziemy co jakiś czas przypominać ten adres, także na pewno wam nie ucieknie, ale pamiętajcie, że my tu jesteśmy i jakby skupcie się na tym, żeby słuchać odpowiedzi bardziej niż walczyć teraz. Ale... Widzę, że walczycie swoją drogą. Od razu podpowiem, nie ma co wysyłać payloadu do administratora czy moderatora, jeśli on nie działa u was lokalnie, więc nie ma co spamować tego ostatniego guzika. Tyle. No właśnie.
Jak ich znamy, to i tak będą spamować. No ale dobrze, to już taki, taki los administratora serwera. Krzysztofie, pierwsze pytanie, które skojarzyło nam się niejako automatycznie. Jak często mylą cię z Maćkiem Kotowiczem, bo tak się składa, że są dwie osoby o tym samym nazwisku, które są dosyć rozpoznawalne. Czy zdarza ci się, nie wiem, dostawać zlecenia na analizę malware'u albo coś w tym stylu? Niestety nie. Niestety nie. Pozdrawiam Maćka swoją drogą. Znamy się, może nie jakoś super dobrze, widzieliśmy się przy tam kilku okazjach. Obecnie rzadko dość bywam w Polsce, więc nasze kręgi towarzyskie się jakoś bardzo nie pokrywają. Czasem bywam mylony, czy też ludzie zauważają, że Krzysiek Katowicz również działa w dziale bezpieczeństwa. O ile pamiętam, pracuje może dla Assetu w tym momencie, ale nie jestem pewien. Także z nim czasem jestem mylony, czy też ludzie zauważają, że mam bardzo podobne imię, nazwisko, ale z Maćkiem nie za bardzo. Maciek jest specjalistą jakby zupełnie w swojej klasie, a ja jestem tam jakimś drobnym, malutkim pioneczkiem i gdzie mi tam, to raczej może w drugą stronę coś takiego miałoby miejsce, ale nie. Słuchaj, dopytamy Maka na wszelki wypadek, a już będzie jakaś śmieszna historia. Zadajemy to pytanie jako pierwsze, bo wszystko ma swoje początki i czy pamiętasz, jakie były początki twojej przygody z komputerami? A może pamiętasz swój pierwszy komputer? Tak, oczywiście, że pamiętam. Kto mógłby to zapomnieć tak naprawdę, tak? Czasem goście mówią, że nie pamiętają. Słuchaj, ja też nie pamiętam, jaki był twój pierwszy komputer, jeżeli o to pytasz. Zaczęło się to dość wcześnie. Miałem bodajże 8 lat, coś takiego. Ojciec pojechał wtedy pracować do Szwecji, tak, na Saksy. I wrócił z tej Szwecji i kupił nam do domu Atari 800 XL. Do tej pory pamiętam. Więc to był pierwszy komputer. Oczywiście jakby przygoda zaczęła się bardzo prosto, tak, jakieś kasety, gry, River Ride, tego typu rzeczy. Ale dość szybko, ojciec potrafi programować, więc nauczył mnie Basica bardzo szybko. Tam jest od razu wbudowany interpreter Basica, więc moja zabawa z programowaniem się zaczęła dość szybko. Pamiętam, napisałem taki program dla znajomego na urodziny, który tam wyświetlał jakieś animacje, że wszystkiego najlepszego i tak dalej, jakieś pierwsze lupy, pętle. Tego typu rzeczy. Przez kilka lat to trwało, napisałem jakiś taki drobny program graficzny, że się joystickiem sterowało, tam zmieniało się kolory, jak się Fire wciskało, można było sobie rysować rysunki i tak dalej. Także oczywiście, że pamiętam, pierwszy komputer Atari, zdecydowanie. To Atari potrafiło takie rzeczy, jak rysowanie na ekranie? To jest aż niemożliwe. Weźmiemy tego drugiego Adama, wyrzucimy i powspominamy razem, bo co prawda mój ojciec nie programował, ale książki o Basicu przyniósł, pierwszy komputer Atari 800 XL i pierwsza gra River Ride, więc przybijam wirtualną piątkę. Ale w kolejnym pytaniu też przybijam wirtualną piątkę, bo ukończyłem Akademię Ekonomiczną, a ty Uniwersytet Ekonomiczny, ja co prawda nie IT, a zarządzanie, ale legendą było to, że IT na uczelniach ekonomicznych to był żart, przynajmniej na tych na Śląsku. Pytanie, czy w Małopolsce było podobnie? Czy te studia, które ukończyłeś, ci się przydały w czymś? Czy był taki moment w życiu, kiedy sobie pomyślałeś, a warto było? Z ciekawostek, ja również skończyłem Akademię Ekonomiczną. Wtedy UEK, obecny UEK, nazywał się Akademią Ekonomiczną. Tam nie spełniał odpowiednich warunków, tam, żeby był klasą uniwersytetu. Skończyłem kierunek, też chyba informatyka w ekonomii, coś takiego. Informatyka ekonomiczna chyba nazywała się specjalizacja. Czy to mi się przydało? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, na roku bardzo niewiele osób w ogóle potrafiło programować. Bardzo niewiele. Kilka z, nie wiem, 30-40 osób. Ja w tamtym momencie mojego życia już wiesz, pisałem swoje strony webowe, także to nie, jakby programowanie nie było żadnym wyzwaniem dla mnie. Nie znałem jeszcze Javy wtedy, czy tam znałem je z książek i napisałem ze dwa programy.
Także nauczyłem się na studiach Javy. Czy to mi się przydało? Również niespecjalnie. Mimo tego, że w Google na przykład bardzo dużo programów jest napisane w Javie, ale Java czytać się ją czyta bardzo łatwo. Robi się audyt kodu dość łatwo. Może studia nauczyły mnie pewnego myślenia biznesowego w tym sensie, że na przykład, kiedy testujesz aplikację, powiedzmy bankową jako pentester, to musisz wiedzieć, jakie ryzyka są tak naprawdę istotne dla tej aplikacji. Nie chodzi o to, żeby znaleźć wszystkie możliwe, nie wiem, injections czy innego rodzaju podatności, tylko żeby zobaczyć, jaki to ma tak naprawdę wpływ na biznes, tak? Na rzeczywiste, nie wiem, przychody i ryzyka firmy, która sprzedaje tą aplikację, która używa tej aplikacji. Więc to, że studiowałem ekonomię i rozumiem, jak działa rynek na przykład, myślę, że pomogło mi w tym. Aczkolwiek tak stricte technicznie niespecjalnie. Niespecjalnie. Myślę, że gdybym poszedł na, nie wiem, AGH na przykład, na pewno byłbym silniejszy technicznie. Nie musiałbym wielu rzeczy jakby uczyć się na własną rękę całkowicie. A w praktyce w dużej mierze jestem samoukiem, zwłaszcza jeśli chodzi o działkę bezpieczeństwa. To powiedz nam, dlaczego nie AGH? Wiesz co? To był nawet naturalny dla mnie kierunek, bo ja jeszcze skończyłem liceum ekonomiczne tuż przed akademią. Więc zawsze miałem jakąś taką smykałkę w tamtą stronę. To znaczy, komputer uważałem za swoją jakby silną stronę, to znaczy już potrafiłem, tak? Już mogłem coś zrobić. Ale też może trochę rodzina. Moi rodzice prowadzą firmę. Więc jakby naturalne dla mnie było, że chciałem jako, nie wiem, młody chłopak im pomóc w biznesie, gdzieś tam się sprawdzić w biznesie, tak? I poszedłem w tamtą stronę jakoś. Potem jakoś okazało się, że to się tak za bardzo technicznie nie przydaje, ale studia, nie wiem, ja mam takie wrażenie, też pytając po znajomych w firmie obecnej, studia rzadko mają ogromne znaczenie dla twojej kariery. Mogą czasem, znajomości ze studiów mogą się przydać na przykład, ale same przedmioty, których się uczysz, dużo więcej zależy od ciebie, tego co chcesz ty osiągnąć, czy chcesz rzeczywiście, nie wiem, albo przykuwać, albo czegoś, jakąś swoją pasję rozwijać, albo chcesz po prostu zaliczyć przedmioty i tyle. I to ma większe znaczenie, jak podejdziesz do studiów, a nie to, czego konkretnie one uczą, mam wrażenie. Adam, chciałeś o coś zapytać? Chciałem zadać następne pytanie, bo wyskoczyłeś z jednym spoza naszej listy, więc teraz moja kolej. Proszę, proszę. Udało ci się w sumie chyba połączyć trochę zarówno hobby, jak i przygotowanie ze studiów, bo pierwsze wpisy w twoim CV, jakie znaleźliśmy, to programowanie e-commerce'u, więc gdzieś tam rynek pośredni między ekonomią a IT. A jak to wspominasz? Czy to było po prostu na zasadzie dorabiam sobie do kieszonkowego, czy to już była taka poważna praca? Coś pomiędzy. Ja dość szybko po tym, jak nauczyłem się programować. Na początku pisałem aplikacje biznesowe w ogóle w Clipperze. Też dla firmy mojego ojca, czy tam moich rodziców. Jakieś proste rzeczy, to było przeróbki, tak, nie wiem, przekonwertuj bazę kontrahentów na coś innego, nie wiem, jakieś proste menu, wybieranie, filtrowanie, tego typu rzeczy. Teraz to się robi w Excelu na przykład. Potem przeskoczyłem na PHP, poznałem programowanie webowe, więc pisałem też takie proste aplikacyjki do zarządzania, nie wiem, zdjęciami towarów, które były sprzedawane właśnie w firmie moich rodziców. A potem napisałem system e-commerce, zwykły sklep internetowy. Wtedy na rynku chyba były jakieś rozwiązania typu e-commerce, bardzo słabe, bardzo złe, bardzo też swoją drogą dziurawe aplikacje. Ja napisałem coś, co miałem wrażenie było takie bardziej
nie wiem, sprawne. I zacząłem to sprzedawać, udzielać prywatnych licencji tam kilku sklepom internetowym, najpierw w Polsce, a potem znalazłem taki kontakt za granicą przez znajomych. I to, że znalazłem kontakt z zagranicą, trochę zmieniło jakby mój kierunek. W sensie od samego początku zauważyłem, że za granicą więcej się zarabia na rozwiązaniach IT niż w Polsce tamtego czasu. To było przełożenie kilkukrotne. Więc szybko zacząłem pracować za granicą, wyjeżdżać, wspierać to moje oprogramowanie, pisać jakieś specjalne pluginy dla konkretnych kontrahentów i tak dalej. Więc no to się rozwinęło, z tego się utrzymywałem przez jakiś czas. To było jeszcze przed działką bezpieczeństwa, powiedzmy. No dobra, freelancer, jakby systemy e-commerce, a kiedy stwierdziłeś, że bezpieczeństwo to jest to, co cię kręci, to chciałbyś się zajmować w życiu? Był jakiś taki moment, nie wiem, zhakowali ci to twoje rozwiązanie i to było impulsem, czy po prostu tak sam z siebie stwierdziłeś, że idziesz w bezpiekę? Nie zhakowa, znaczy była próba hakowania. Zhakowano jakieś inne oprogramowanie, z tego co dobrze pamiętam, na tym samym serwerze, na którym stało moje oprogramowanie i trochę robiłem taki prosty forensik, co tam się stało. Ale to nie było jakieś przełomowe wydarzenie. Bardziej przełomowe wydarzenie dla mnie było, że odkryłem stronę Pawła Golenia, threats.pl. On wtedy, nie wiem, czy ta strona jeszcze stoi, on wtedy wystawiał takie proste zadanka. Z tego, co pamiętam, takie najbardziej interesujące dla mnie to były jakieś blind SQL injection. I to było ciekawe. To było ciekawe, bo to wciąż było programowanie, tak? Pisanie exploitów to też jest programowanie. Tylko to jest programowanie dziwnej maszyny. Maszyny, która działa zupełnie inaczej niż tworzące oprogramowanie zaplanował. Więc to mnie zaczęło kręcić. Tak? Eksploitowanie tych takich przykładowych rzeczy z threats.pl, potem szukałem jakichś tam challenge na sieci itd. itp. I zacząłem chodzić na spotkania OWASP-u, czy tam przeglądać też prezentacje archiwalne i tak dalej. I no, to było takim impulsem jakby, że to jest bardzo ciekawe, fascynujący nowy obszar związany z komputerami. No dobra, czyli mamy freelancera, który ma z tego, co mówi, całkiem nieźle rozwinięty biznes pisania sklepów internetowych i ich supportu, który zaczyna się interesować bezpieczeństwem i ląduje jako deweloper webowy i architekt systemów w medycynie praktycznej. Jak to się wpisuje jedno w drugie i skąd się tam znalazłeś? Bo w sumie spędziłeś tam parę lat. Tak. I tam robiłem też serwisy internetowe, tak? Serwisy internetowe medycyny praktycznej, czyli, no nie wiem, w pewnym momencie byłem autorem programu, dzięki któremu wiele lekarzy w Polsce drukowało sobie e-recepty. Można było zamówić e-recepty, tam się wysyłało jakiegoś XML-a, jakieś tam przetwarzanie tego i medycyna praktyczna drukowała recepty dla tych lekarzy. Dlaczego? Bo chciałem przestać być freelancerem, mam wrażenie. Freelancing ma to do siebie, że jest taki ryzykowny, nie jest jakiś specjalnie stabilny, jeśli chodzi o źródło utrzymania. A medycyna zatrudniała na cały etat i pracowali tam moi znajomi. Znajomi z zupełnie innej działki. Ja kiedyś byłem DJ-em, grałem drum and bassy po klubach Małopolski i nie tylko. No tego i właśnie nie wyciągnęliśmy, kurczę. No skrzętnie to zakopałeś, bo nie, tego się nie dokopaliśmy. A to nie jesteś pierwszym DJ-em w tej grupie przesłuchiwanych. Trzecim, czwartym, a jak nie piątym już. Więc może no kiedyś jakaś imprezka. Można by. Więc moi znajomi jakby muzyczni pracowali właśnie w tej firmie, w medycynie praktycznej. Był wolny wakat. PHP było mocne, a tam chyba jakiś Oracle stał. Nigdy się nie zajmowałem akurat Oraclem, ale miałem spore doświadczenie po tej branży e-commerce i
no, dostałem się tam i programowałem dalej, a na boku cały czas jakieś tam bezpieczeństwo, jakiś drobny research, prowadzenie bloga, tego typu rzeczy. No właśnie, na boku, bo też mniej więcej w tym samym czasie, jak dobrze zrobiliśmy research, robiłeś szkolenia dla chociażby niebezpiecznika z bezpieczeństwa technologii HTML5, która chyba już jakoś tak nowością wtedy jeszcze była. Robiłeś też dla Securinga pentesty i research w tym samym czasie i w tym samym czasie jeszcze zahaczyłeś o Cure53, gdzie robiłeś pentesty. Jak w sumie tak naliczyliśmy, to były chyba 3 albo 4 prace naraz. Ty, powiedz nam, ty spałeś kiedyś, czy to jakoś w ogóle, jak ty organizowałeś wtedy czas? Wtedy człowiek był młody. No, no spałem, spałem niewiele, to prawda. Tamten okres mimo wszystko bardzo dobrze wspominam, bo to był okres bardzo pasjonującej pracy. Wszystko, co robiłem, było niesamowicie zajmujące i było różnorodne, bo tak jak wspomniałeś, nie wiem, czasem pisałem jakieś szkolenia, robiłem research, jeździłem na jakieś konferencje, prezentacje robiłem. Oprócz tego rozwijałem zwykłe oprogramowanie, zwykłe w sensie takie nic ciekawego, po prostu jakaś tam stronka internetowa, która coś robi. Ale mimo wszystko stopniowo dryfowałem w stronę security, jakby dedykowane, tak? Więc to kończyło się na tym, że tam, nie wiem, z roku na rok, a przechodziłem tu może na pół etatu, tu może trochę jeszcze drobniej, a tu potem pół etatu w Securingu, a potem całkowicie rzuciłem medycynę praktyczną, przeszedłem na Securing, a potem się pojawił Cure53. Także no, tak to wyglądało. To był bardzo okres, w którym byłem dość zajęty, to prawda. To był taki fajnie widać. Okres transformacji. Tak, fajnie widać właśnie to przechodzenie takie po kawałku. Widać, że chyba przeprowadzasz głęboką analizę ryzyka i starasz się być po tej bezpieczniejszej stronie. Nie rzucasz się na głęboką wodę, tylko tak najpierw jedną nóżką, potem kawałek drugiej. Masz coś takiego, że nie podejmujesz nagłych decyzji, tylko tak testujesz te swoje decyzje życiowe? Raczej tak. Znaczy nie chciałbym, żeby to się tutaj zamieniło w jakąś psychoterapię, ale tak, raczej jestem ostrożny, wydaje mi się. No, możesz bardziej, wszystko powiedzieć. Bardziej słuchaj pod kątem naszych słuchaczy, którzy się zastanawiają, na przykład dzisiaj nie pracują w security i myślą o tym, żeby do tego security się przenieść. I jak twój przykład pokazuje, nie trzeba tam wskoczyć na główkę, tylko można tak właśnie zaczepić się kawałeczkiem. I to jest fajna historia, bo jak ktoś nie czuje, że jest gotowy wskoczyć, to pokazujesz, że nie trzeba od razu. Fajne. A z fajnych rzeczy to prowadziłeś też bloga. I on sobie dalej stoi. Czy tak przez sentyment, czy jeszcze kiedyś wrócisz? Bo tak jakby no, on woła, gdzie tam jakieś wpisy. Czy po prostu masz już tyle na głowie, że nie dajesz rady? Czy wiedzą dzielisz się bardziej na występach, na konferencjach? Czy wolisz wpływać na świat, komitując jakieś fundamentalne zmiany do bezpieczeństwa przeglądarek i uważasz, że to jest lepsze pożytkowanie swojego wysiłku niż blogowanie, które przeczyta paręset czy parę tysięcy osób? Po trochu wszystkie z tych rzeczy. Może najbardziej ostatnia. Bloga prowadziłem wtedy, kiedy aktywnie prowadziłem jakiś research. Aktywnie czułem, że mam coś do powiedzenia, czego jeszcze nikt nie wie. Teraz im głębiej w las, tym więcej drzew, tak? Jest takie powiedzenie, a w moim przypadku to się sprowadza do tego, że może to jest efekt Dunninga-Krugera też, że im więcej mam doświadczenia, powiedzmy, im więcej czasu spędzam w tej działce, tym bardziej mi się wydaje, że nie wiem prawie nic. Więc nie za bardzo mam o czym pisać. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie długie formy jak blog. Przerzuciłem się trochę na Twittera i to, kiedyś miałem taki okres, że wydawało mi się, że wszystko o security można powiedzieć w jednym tweecie zwykle. Że jeśli coś jest dłuższe, to nie ma mowy, to jest rozwleczone. Ale zarzuciłem tego bloga w efekcie.
Trochę dlatego, że po prostu zacząłem się zajmować czymś innym i to zaczęło zajmować mój czas na tyle, że nie starczyło czasu na research, a w związku z tym nie starczyło czasu na pisanie nic na blogu. No i w efekcie przez te ostatnie, nie wiem, kilka lat, już pewnie z 8 lat tam nie było żadnego wpisu, może z 6. Jeśli coś publikuję, powiedzmy, to są to właśnie jakieś tam prezentacje na konferencjach albo jakieś white papery gdzieś tam nadsyłane. No albo ostatnio robię coś zupełnie innego, co też jest jakby kontrybucją, ale to nie jest forma artykułu na pewno. Naliczyliśmy. Ale tym niemniej, żeby dodać, bo myślę, że to jest ważne dla ludzi, którzy wchodzą w tę działkę. Dla mnie, gdyby nie blog, nie osiągnąłbym niczego z tego, co udało mi się osiągnąć teraz. Znaczy, większość takich przeskoków w karierze, szumnie zwanej karierze, wzięły się stąd, że ktoś mnie znał z researchu, z bloga. I przez to, wiesz, złapałem nowe kontakty, przez to do Google też się tak naprawdę dostałem. Pośrednio przez bloga, oczywiście nikt nie zatrudnia dlatego, że masz bloga, ale stąd cię znają. No właśnie, zahaczymy teraz o Google'a, no bo do Google'a trafiłeś w 2014 roku i tak jak sam wspomniałeś, ktoś cię zaczepił w związku z twoimi publikacjami. Jak to wyglądało? Pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Pojechałem do Hamburga na konferencję OWASP-u i tam miałem research, już nie pamiętam z czym związany, prawdopodobnie Chrome Extensions. I tam również prezentował mój obecny menedżer, notabene z Google'a, Eduardo Velenava, też jakiś temat webowy. No i po prostu po konferencji gdzieś tam zaczatował do mnie, czy nie chciałbym dołączyć do nich. Oczywiście to nigdy nie jest oto oferta pracy, tak? Trzeba przejść cały system interwiu. Ale co ciekawe, to nie był w ogóle mój pierwszy interwiu do Google'a. Ja do Google'a dostałem się za trzecim razem. Ale także to też jest ważne, tak? Trzeba próbować, nie wolno się zniechęcać. Ale za każdym razem, włącznie z tym trzecim, to, że w ogóle podjąłem jakieś interwiu, to nie była dla mnie kwestia życia i śmierci. Właśnie dlatego, że jestem ostrożny, tak? Miałem na tamtą chwilę stabilną sytuację, byłem zadowolony z tego, co robię. A tu pojawiła się propozycja, czy nie chciałbym, wiesz, porozmawiać z kimś na temat bezpieczeństwa i może wtedy przyjdzie oferta pracy. No więc raz tak było, nie udało się, drugi raz tak było, nie udało się, za trzecim razem się udało. No i jestem. Tak. Słuchaj, to mamy świetną okazję zadać pytanie, co się zmieniło za trzecim razem? Czy ty się zmieniłeś, czy to była kwestia dopasowania po drugiej stronie? Czy uważasz, że nie wiem, twój poziom osiągnął odpowiedni etap rozwoju, żeby dostać tę pracę? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo też nie bardzo masz wgląd w tę drugą stronę, taką faktyczną, co się dzieje. No po prostu nie osiągnąłem pewnego progu, tak? Przy poprzednich próbach. No na pewno coś więcej wiedziałem. Na pewno pytania mi bardziej siadły na interwiu, tych ostatnich interwiu. Za drugim razem pamiętam, że trafiłem głównie na pytania z niskopoziomowej security, a to jest, nawet nie powiem, że to jest moja słaba strona, po prostu się na tym w ogóle nie znam. Więc no, nie za bardzo było o czym rozmawiać. W Google akurat jest tak, że ten proces rekrutacyjny niestety jest dość losowy w tym sensie, że bardzo łatwo jest odpaść nawet jeśli, powiedzmy, spełniasz warunki. W drugą stronę jest za to bardzo ciężko. Jeśli nie spełniasz warunków, to bardzo, bardzo rzadko przeskoczysz. Tak? Może mało false, bardzo dużo false negatives przy zatrudnianiu się w tej firmie, więc do pewnego stopnia to jest jednak rzutkością, że musisz coś wiedzieć, czy tam coś sobą reprezentować, ale
nie wszystko zależy od ciebie. Nie wiem, czy nas znowu nie urwało. A, już się odfrizowało. Powiedz nam, czym w ogóle zajmujesz się w Google, bo to jest też ciekawe. No, jakbyś mógł nam trochę o tym opowiedzieć. Na pewno nie ciągłością dostępu do internetu. Krzysztof się teraz zastanawia. Dobra, ale Krzysztof jakby już pokazał nam dzisiaj, że się potrafi w miarę sprawnie odfrizować, więc czekamy na restart routera lub cokolwiek magicznego wykona po swojej stronie, żeby do nas wrócić. W międzyczasie dajcie nam znać na czacie, czy jeszcze ktoś próbuje rozwiązywać zadanie Krzysztofa, czy już wszyscy się poddali. Jak ktoś jeszcze pracuje nad rozwiązaniem, to dajcie sygnał. Ja przypomnę... O, Krzysztof wrócił. Jestem z powrotem. Słyszysz nas? Okej, no to wracamy do naszych pytań. Krzysztof, powiedz nam, czym zajmujesz się w Google? Jaka jest twoja rola? To jest mega trudne pytanie, bo to zależy od czasem dnia, tygodnia nawet. Z grubsza rzecz biorąc, zajmuję się bezpieczeństwem produktów. To znaczy, staram się zapewnić, że kiedy Google wypuszcza jakiś produkt, zwykle aplikację internetową, to nie ma tam żadnych paboli. Tak, a robi się to, czy tam ja to robię osobiście w najprzeróżniejsze sposoby. Jeden z sposobów, który ostatnio jest moim konikiem, jest taki, że staram się tak zmienić przeglądarki internetowe, czy też API przeglądarek internetowych, żeby niektóre klasy podatności po prostu nie było, żeby programiści nie mogli popełniać tych błędów, w tym programiści Google nie mogli popełniać tych błędów, kiedy programują jakieś aplikacje Google, więc jakby zapobiegam powstaniu w ogóle jakiejś podatności, zakodowaniu jej. Też bardzo mocno osobiście działam w Google VRP, czyli w tym programie bug bounty Google'owym. Mianowicie co jakiś czas, przez tydzień, to ja czytam te wszystkie raporty błędów nadsyłane przez bug hunterów z całego świata, i stwierdzam, czy to, co ktoś tam mówi, ma jakiś większy sens, czy też większego sensu nie ma, i odrzucam to. I dyskutuję, dlaczego to większego sensu nie ma. Albo odpowiadam, że wow, super podatność, świetnie, sprawdzimy i zdecydujemy, co z tym dalej zrobić, jak to naprawić. Jestem również członkiem panelu, który decyduje, ile tak naprawdę, jak nagrodzić odpowiednie raporty podatności, czyli decyduje, ile ludzie będą dostawać z Google BRP tak naprawdę. Oczywiście nie osobiście, tylko jako członek komisji. To z grubsza są jakby dwie takie najważniejsze sposoby, w jaki staram się ja zrealizować misję Product Security w Google. Czy to znaczy, że jak przychodzisz rano do pracy, to masz do wyboru albo maila, albo tikety, czy zdarza ci się też odpalać jakąś konsolę? I ile tej twojej pracy faktycznie jest techniczna, ile jest administracyjna? Jakbyś mógł to nam w ogólnym obrazie pokazać? To też się zmieniło, tak? Bo w Google pośrednio to zależy od jakby levelu, od poziomu. Zwykle jeśli jesteś zatrudniony na samym początku na jakimś niskim levelu, to spodziewaj się od ciebie, że będziesz na przykład więcej kodował, jeśli jesteś programistą, jeśli jesteś zatrudniony jako programista. A ja jestem zatrudniony jako programista. Kiedyś robiłem więcej security reviews, czyli przeglądów, audytów kodu, lekkie pentesty, coś takiego. Obecnie maile, spotkania, dyskusje, pisanie dokumentów, no tego typu rzeczy. Czasem, jeśli chodzi o konsolę, administrację serwerami, nigdy. Nie zdarzyło się coś takiego. Czasem netcata odpalam, żeby sprawdzić, czy coś pinguje na przykład. Ale to by było na tyle. Jeśli chodzi o programowanie, tak, czasem programuję. Czasem mam takie kilkutygodniowe okresy, kiedy rzeczywiście mocno koduję, piszę unit testy,
wiesz, myślę nad designem jakiejś konkretnej biblioteki i tak dalej. Kiedyś na przykład pisałem, czy też nie tylko ja, ale byłem członkiem teamu, który pisał rozwiązanie, które się nazywa Google End-to-End. To było szyfrowanie w JavaScriptie asymetryczne. Więc no, wtedy mocno pisałem. Obecnie nie, głównie maile, spotkania, tego typu rzeczy. Już odkleiłem się od typowych komputerów. To jest chyba tak, jak człowiek w bezpieczeństwie dojrzewa, to najpierw pisze exploity, po co babra się w technikaliach, a potem jak klatka lecą, to już tylko Excel, maile i kalendarz i wiszenie na słuchawce. Tak, czeka to nas wszystkich. Wygrzebaliśmy, że udzielasz się także dosyć często w community, chociażby w W3C. Ostatnio czekinowałeś zmiany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Trusted Types. Tam chyba jesteś aktywnym, w ogóle chyba najbardziej aktywnym deweloperem w tej części repo. Gdzie jeszcze dotykałeś kodu takiego publicznego, żebyśmy my wszyscy byli bezpieczniejsi? Pamiętasz takie kluczowe miejsca, gdzie twoja ręka zapewniła nam jakieś bezpieczeństwo? Pochwal się. Teraz jest taki showtime. Znaczy, codziennie przyczyniam się do tego, że kod jest bezpieczny, nie pisząc żadnego. To jest dobra odpowiedź. Ale tak serio? Niespecjalnie. Jeśli chodzi o kod samych przeglądarek, w trusted typach ja pisałem głównie specyfikacje. To znaczy ten cały dokument, który jest widoczny na GitHubie. Samą implementacją w Chromie zajmował się ktoś inny. Ja pisałem polyfill, czyli jakby emulację tego wszystkiego. Pisałem i piszę polyfill, czyli jakby referencyjną implementację w samym JavaScriptie, implementującą trusted typy. No, kiedyś pisałem ten właśnie Google End-to-End, czyli trochę krypto, który gdzieś tam się pojawia w produktach googlowych, zwłaszcza jeśli jest zrobione w JavaScriptie, no to gdzieś tam te moje bity są. Czy coś jeszcze? Czasem jakieś błędy znajduję w sanitizerach HTML-owych czy w jakichś bibliotekach XSS-owych. Dużo moich kontrybucji polega na tym, że znajduję jakieś błędy i doradzam teamom, jak je naprawić poprawnie, bo można oczywiście błąd naprawić po łebkach, powiedzmy, a można go naprawić naprawdę porządnie. Czasem to zajmuje więcej czasu po prostu. Więc ja staram się, żeby oni spędzili nad tym więcej czasu. A najlepiej w przyszłości, żeby w ogóle nie doszło do takiej sytuacji, że jakikolwiek błąd jest w stanie się pojawić. W Google na przykład mamy dość rozwinięty system, który odrzuca błędy bezpieczeństwa na poziomie kompilacji. Kompilator po prostu mówi nie, wygląda na to, że masz błąd bezpieczeństwa, zrób coś z tym. Więc trochę kodów w tym obszarze też pisałem. Nie za wiele na samym takim, wiesz, ostatniej linii, że widać dokładnie, że ta funkcjonalność jest napisana przeze mnie. Raczej gdzieś tam w głębi biblioteki, coś koło tego. Mi bardzo podoba się wątek eliminacji klas błędów, no bo to sprzątasz kawał świata za jednym zamachem. I wydaje mi się, że chyba te Trusted Types to gdzieś tam możesz pokazać jako przykład takiego działania. Mógłbyś osobom, które orientują się, o co chodzi w security, ale nie są ekspertami od webówki, tak w trzech zdaniach powiedzieć, co zmieniają Trusted Types i jak upraszczają świat, w którym było pełno XSS-ów? W skrajnym wypadku udało mi się to powiedzieć w miarę dobrze w 15 minut, ale to był rekord. Zazwyczaj teraz, nie za dobrze świadczy. Teraz masz trzy zdania. Kompresuj. Przyjmij wyzwanie. Tak. To jest próba popatrzenia na wszystkie API webowe, które są z angielska error prone, tak? Czyli podatne na błędy. Podatne na błędy, powiedzmy, nie? Czy te, które są podatne na błędy i próba kompletnej eliminacji, próba zablokowania danych, które wpływają do tych funkcji web API, tak? Czyli
jeśli wiem, że funkcja eval na przykład, w pozostałych językach programowania, nawet serwerowych, też są podobne rzeczy, tam Perl chyba miał coś w rodzaju jakiś taint mode czy coś takiego, to jest coś na ten kształt jakby mniej więcej. To znaczy przełączamy pstryczek w przeglądarce, mówiąc, że dowolna dana, która wpływa do tych funkcji, które my uznajemy za niebezpieczne, w tym wypadku funkcje, które mogą spowodować XSS-a, musi zostać przepuszczona przez odpowiednie filtry. No i te filtry znajdują się na odpowiedniej liście i zarządzamy jako właściciel aplikacji tymi filtrami, to znaczy w naszym przypadku na przykład mówimy, a ten sanityzer do HTML-a jest poprawny, przeglądaliśmy go, nie ma żadnych błędów w nim, można przez niego przepuszczać dane, te dane wtedy zmieniają swój typ, nie są już stringiem, są innym typem i przeglądarka mówi OK, w związku z tym te dane mogą trafić do tam inner HTML funkcji. W trzech zdaniach to tyle, bym tak powiedział. Czy to będzie implementowane teraz we wszystkich przeglądarkach, czy patrzysz tutaj z perspektywy Chroma? No, ja bym bardzo chciał, oczywiście. Ale na razie Chrome, jak najbardziej. Na razie Chrome i te wszystkie klony Chroma, czy przeglądarki bazujące na Chromie, jak Edge, jak nie wiem, Brave, Opera, tego typu rzeczy. Mozilla jest dość sceptyczna, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Pracujemy nad tym, próbujemy nawzajem się przekonać. No właśnie w W3C. Praca w W3C trochę przypomina taki to jest takie hardkorowe coś w tym sensie, że to jest zupełnie inna klasa abstrakcji niż takie zwykłe pisanie programów, czy nie wiem, pisanie design doka i omawianie go z kimś. To jest komitet do zarządzania światem, w którym uczestniczą osoby, którzy wszystkie mają dobre podejście i chcą naprawdę dobrze, ale nie zawsze mają takie samo zdanie. No i trzeba jakoś dojść do konsensusu. Próbujemy. Zmieniłeś się z kodera w dyplomatę po prostu. No to już jest taki ostatni level. No, jeszcze brakuje, wiesz, fraka, standing dinner i załatwiania spraw na koncertach chopinowskich. Tak, aczkolwiek taką dziwną konsekwencją tego wszystkiego jest, że no, trochę się ma wrażenie, że to jest coraz dalej od security, tak? To jest właśnie takie bardziej abstrakcyjne, miękkie polityka. Rozmawianie z ludźmi. Tak, polityka jest takie tak. Jest tam dużo polityki, tak. Patrząc na twoje doświadczenie i lata, które spędzasz przy ogólnie technologiach webowych, w twojej opinii jak bardzo się zmieniło to web security i przede wszystkim co będzie wyzwaniem w następnych latach dla bezpieczników, jeżeli chodzi o weba, może jakieś nowe technologie typu WebAssembly? WebAssembly na pewno wchodzi. Jak zmienił się web? Zmienił się. Zmienił się na lepsze, mam wrażenie. W tym momencie, znaczy przede wszystkim przeglądarki stały się o wiele lepsze, tak pozbyły się takich naprawdę kompromitujących, dziwnych błędów typu Universal XSS co drugi tydzień i tego typu rzeczy. Większość ma już porządny jakiś taki sandboxing. Jak masz wykonanie kodu w jednym tabie, czy tam w jednym originie, to nie za bardzo masz dostęp do wszystkich ciastek ze wszystkich originów, na przykład, tylko musisz pokonać jeszcze jeden sandbox, żeby się do tego dostać. Także jest lepiej. Mam wrażenie, że jest lepiej. Po stronie klienckiej jest dużo, dużo frameworków teraz, które rozwiązują wiele spraw, w tym sprawy związane z bezpieczeństwem, frameworki typu Angular, React i tak dalej. Jest dużo lepiej. Ludzie teraz nie piszą za dużo aplikacji bazując na jQuery i sklejaniu stringów na przykład. A po stronie PHP, które sobie, wiesz, dziarsko konkatenuje stringi również bez żadnego escape'owania i hulaj dusza piekła nie ma. Jest dużo lepiej i po stronie serwera, i po stronie klienta. Czy coś jest na przyszłość wyzwaniem? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Nie sądzę, że WebAssembly. WebAssembly jest raczej taką
bardzo ciekawą technologią i zdecydowanie, wiesz, przekompilowanie jakiegoś kodu, żeby działał, powiedzmy, w przeglądarce i ten kod też może mieć zwykłe podatności, jakiś memory corruption i tak dalej, to mnie jakoś specjalnie nie martwi osobiście, bo ten problem musi sobie działka binarna sama załatać kiedyś tam. Dzisiaj, jutro, wiesz, przejść z C++ na Rasta czy jakieś najprzeróżniejsze inne języki, to się stanie kiedyś tam. Natomiast jeśli chodzi o same przeglądarki, myślę, że wyzwaniem jest coś, co Michał Zalewski, Elkamtów, już nazwał kilka dobrych lat temu jako post-XSS world. W obecnych czasach nazywamy to trochę script gadgets albo XSS leaks, cross-site leaks. To jest nowa klasa podatności, która jest wszędzie, prawie wszędzie. Na szczęście jest w miarę do ogarnięcia, ale wymaga tego, żeby przemyśleć jeszcze raz architekturę aplikacji, tego, z których originów jest serwowana, co na tych originach się znajduje itd. itp. Okazuje się, że generalnie aplikacje ciekną pomiędzy originami dość łatwo. Są jakieś ataki timingowe, tego typu rzeczy. Jest cała rodzina tego wszystkiego. Są nawet strony internetowe z wylistowaniem różnych ataków itd. itp. Są już gotowe techniki. Cudny obszar researchu. Myślę, że to jest podatność na najbliższe 10 lat spokojnie. Czyli nie wybierasz się na emeryturę? No nie. Ale zawsze będzie coś. Tym niemniej chciałbym załatać tego cholernego XSS-a dość szybko. O, już naprawdę, on już ma 20 lat chyba. Za długo. To jak jakiś błędny rycerz udający się na walkę ze smokiem, ale trzymamy kciuki. Z kategorii problemów może trywialnych, a może nierozwiązywalnych, ale my tam siedzimy sobie po tej stronie security, która trochę ratuje klientów różnych usług, którzy są oszukiwani przez przestępców. Co prawda teraz dużo mniej widzimy tego, że złośliwe oprogramowanie na stacjach klienckich wstrzykuje coś do procesów przeglądarki i ofierze pojawia się dodatkowe okienko znienacka, gdzie ma podać trochę więcej danych niż zwykle, albo się znienacka zmienia numer rachunku, na który wysyła te swoje przelewy. Czy jest w ogóle... Pytamy eksperta, pomijając wszystkie efekty różnych dwunazwiskowych ludzi. Czy jest jakiś sposób, żeby powstrzymać możliwość wstrzyknięcia złośliwego kodu, jeżeli to endpoint jest zainfekowany? Czy jesteśmy skazani na to, że tego rodzaju ataki zostaną z nami? Czy nie wiem, podpisywanie stron? Nie mam w ogóle pomysłu, nie znam się na tym, ale problem jest od lat... Może jest teraz go trochę mniej, bo łatwiej jest oszukać na OLX-a, prosząc klienta, żeby sam sobie zrobił krzywdę, ale jednak ten malware in the browser ciągle jeszcze gdzieś tam funkcjonuje. Czy to zostanie z nami, czy się tego pozbędziemy? Ja myślę, że fundamentalnie to zostanie, bo to jest klasyczny problem, że nie za bardzo jesteś w stanie się bronić, jeśli warstwa wyżej jest już zainfekowana. Tak? No, wyżej czy niżej, zależy jak patrzeć. Jeśli klient jest skompromitowany, no to każdy kod jest już podejrzany na tym kliencie. Więc fundamentalnie oczywiście ta klasa zostanie, bo problem jest jakby nieusuwalny bez odwołania się do poziomu jeszcze wyżej niż ten zainfekowany. A sama platforma webowa, ona... I zaleta polega na tym, że aplikacje się same update'ują, w sensie nie? Zawsze można najnowszą wersję aplikacji, więc jakby nie ma warstw firmware'u, powiedzmy, że na stałe sobie wgrasz jakiś tam bootstrap kodu i potem z niego możesz wywodzić na temat bezpieczeństwa różnych innych komponentów aplikacji. Tym niemniej jest, myślę, trochę rozwiązań, które... utrudniają życie właśnie, powiedzmy, autorom malwareów wewnątrz przeglądarki. Jest jakaś obfuskacja kodu javascriptowego, jest szyfrowanie samego drzewka DOM, jakieś dynamiczne zmiany w kodzie, tego typu rzeczy. Dużo z tego, myślę, że jest wykorzystywane rzeczywiście na przykład w aplikacjach bankowych,
ale też jest cała warstwa z wyświetlaniem reklam, blokowaniem reklam, blokowaniem blokowania reklam i tak dalej, i tak dalej. I tam oczywiście są za tym duże pieniądze, bo ludzie, których strony odwiedzasz, chcą dostawać pieniądze za to, że wyświetlają się tobie reklamy i reklamodawcy chcą zapewnić, że te reklamy rzeczywiście się wyświetliły tobie, a nie tylko botom jakimś. Więc są tam pieniądze, więc jest tam rynek, znowu moje doświadczenie ekonomiczne się odzywa. Więc powstają również rozwiązania, które jakoś tam na pewno działają. Jest konkurencja, więc te lepsze rozwiązania wygrywają. Ale fundamentalnie problem jest no, nie do załatania, chyba że rzeczywiście byśmy wrócili do momentu, kiedy wiesz, masz jakiś ROM i przeglądarka nigdy się nie zmienia. Tak? No, na przykład Chrome OS jest pewnego rodzaju rozwiązaniem tego typu, który zapewnia jakby integralność samego systemu, a potem przeglądarka jest częścią tegoż systemu. Więc trudniej jest wstrzyknąć malware na samym początku, ale jeśli malware już działa, no to trochę już za późno, żeby ratować sytuację. Krzysztof, czego jeszcze nie dotknąłeś w bezpieczeństwie, a czego bardzo chciałbyś dotknąć? I jeżeli tylko będziesz miał chwilę czasu, to zajmiesz się danym tematem. Masz coś takiego? Nie dotknąłem bardzo wielu rzeczy. Krypto tylko liznąłem trochę. Stronę binarną security, czyli niskopoziomową, naprawdę mam bardzo słabą. Sieciowe bezpieczeństwo prawie zero. Tyle, żeby postawić serwer HTTP i go zdjąć czasem. Więc jest sporo obszarów, których nie znam. Ale z drugiej strony wolałbym zostać w webie. Tak na dobrą sprawę. Wolałbym korzystać z tego, co już umiem, bo jest sporo problemów jeszcze do załatania w webie. Chociażby te XSLeaksy, o których wspomniałem. To jest strasznie interesujący temat. Jestem zbyt zajęty, żeby się nim teraz bardzo aktywnie zajmować. Chciałbym być mniej zajęty, żeby się nim aktywnie zajmować. Słuchaj, mówisz, że jesteś bardzo zajęty, ale czas już skończyć temat komputerów. Czy masz jakieś hobby, którym zajmujesz się, gdy nie jesteś bardzo zajęty i które nie jest związane z komputerami? Wszystkie moje hobby są niezwiązane z komputerami, to jest ciekawe. Kiedyś byłem DJ-em, tak? Już teraz nie jestem, ale nie grałem. O, dobra, na początku grałem z komputerów rzeczywiście, ale szybko się przesiadłem na winyle, to jeszcze było zanim były te cyfrowe kontrolery itd. itp. Więc zawsze starałem się być trochę offline w moich hobby i do tej pory mi się udaje. Moim hobby jest czytanie książek, tutaj jest sporo książek, jakieś fantastyka SF głównie. Gram w gry planszowe i kolekcjonuję gry planszowe, mam tam kilkaset sztuk. Bardzo aktywnie się tym zajmuję. W przyszłym tygodniu na przykład jadę pociągiem na targi do Essen w Niemczech. To są takie międzynarodowe targi planszówek, jedne z największych na świecie. Myślę, że kupię jakieś 20 planszówek, przywiozę z powrotem tutaj do siebie. Maluję figurki, tu z tyłu jest mój warsztat, nie wiem czy będzie widać, gdzieś tam, tu, tam, jak maluje się jedna figurka, farbki, wszystko. Więc tak. Tak, mam trochę hobby, wszystkie są niezwiązane z komputerami i wolałbym, żeby tak zostało, naprawdę. Mam już takie, jestem trochę zrażony do komputerów, za dużo czasu z nimi spędzam tak normalnie, zawodowo. Po fajrancie zamykam pokrywę laptopa, koniec. Pracuję, bo muszę, a tak naprawdę tych komputerów to ja nie lubię. Ale wiesz, to trochę prawda. Komputery to był zły pomysł dla ludzkości, trochę. Mi się strasznie podoba security, strasznie mi się podoba idea programowania tej dziwnej maszyny, ale to wszystko można też na kartce zrobić, tylko potrzebujesz strasznie dużą kartkę. Ale jeszcze nam się te komputery czkawką odbiją, to na pewno. Na pewno. Krzysztof, na jakim systemie pracujesz na co dzień, prywatnie i zawodowo?
Teraz OS X po prostu na wszystkich, no dobra, Android, jeśli chodzi o komórkę, ale OS X na wszystkich laptopach, które mam tam i osobiste i korpo. Wszyscy inżynierowie w Google, chyba wszyscy, mają normalną stację swoją roboczą z Linuxem, tam jest po prostu jakiś tam Debian, więc tego też używam tak naprawdę, ale obecnie od roku nie byłem chyba w biurze przez tą całą pandemię, więc głównie, wiesz, SSH do Debiana i tyle. A tak to, no tak to OS X. Już mi się trochę znudziło, wiesz, rekompilacja, trzymanie systemu up to date i tak dalej, więc przesiadłem się na coś, czym nie muszę administrować, mogę po prostu zacząć używać. I no, jakoś tam się cieszę, oczywiście ma to jakieś tam swoje konsekwencje, może się stałem trochę wygodnicki, ale co mi tam. To podobno na starość przychodzi. No, na pewno. Słuchaj, korzystając z tego, że mamy na sali eksperta, jaką grę planszową polecałbyś bezpiecznikom? Jest coś tak w obszarze security, co się dzieje na planszach? Albo coś, co wydaje ci się, że mógłbyś polecić bezpiecznikom, niekoniecznie związanego z bezpieczeństwem. Jakby ktoś chciał teraz się zainteresować, uznając, że skoro taki miły człowiek ma takie fajne hobby, to ja też spróbuję. Wiesz, to może nie bezpiecznikiem, ale myślę, że zauważyłem, że osoby, które zajmują się IT, lubią bardziej skomplikowane gry planszowe zwykle, niż, nie wiem, wsiąść do pociągu, czy jakieś osadnicy z Katano, takie no, klasyczne gry, powiedzmy. Mi strasznie podoba się Gloomhaven. To jest taka dość duża, dość droga gra, która polega na tym, że w sumie odwiedzasz jakieś lochy, walczysz z potworami, tam jest jakaś przygoda pod spodem, ale wszystko tak naprawdę to jest arytmetyka. Arytmetyka, matematyka, zagrywasz karty 7 plus 4 minus 2, tutaj bardzo niewiele losowości jest, albo jeśli jest losowość, to trochę znasz jej rozkład, więc też możesz oszacować, co się stanie. Jest dość skomplikowane, więc to mnie kręci. Tak? Te wszystkie zwoje mózgowe fajnie pracują, kiedy gra się w Gloomhaven. Mage Knight też jest czymś takim fajnym. To się niestety gra bardziej solo. Jest do tego stopnia, że czasem jedna tura zajmuje 20 minut, bo no, chciałbym wykręcić z tej arytmetyki jak najwięcej, żeby takie działania wykonać, że te 2 plus 7 plus 4 razy 2 akurat mi daje tyle punktów, ile potrzebuję. Te gry tak mi przychodzą w tym momencie do głowy, ale oczywiście jest z tego setki każdego roku. I ostatnie pytanie z naszej listy, na które już odpowiedziałeś i które tak naprawdę, jak robiliśmy testy przed tym streamem, no po tej odpowiedzi nie chciałem cię zaprosić do tego programu, no ale jakby Adam jest po tej części Atarynki, więc Commodore czy Atari, więc Krzysztof to chyba Atari, tak? No Atari. Nie będę po stronie, Krzyśku Beczko to był? Było coś takiego, nie pamiętam, chyba w Secret Service albo w Top Secrecie, który był chyba komodorowcem, tak? I jakieś piosenki na atarowców wymyślał. Nie. Zdecydowanie Atari. Ale wiesz co, to powiedz chociaż, że zawsze chciałeś mieć Commodore, a po prostu tak wyszło, że miałeś Atari. Nie odmówiłbym Commodore, gdyby pojawiło się. Dobrze. Powiedzmy, na że pewno przyjmuję tą odpowiedź. Dużo lepszy układ muzyczny miał Commodore. To na 100%. To prawda. Zawsze gdzieś wciśnie te swoje C64. No, co ja zrobię? No? Adam, ale przyjmijmy tutaj, że jakby Amiga nas łączy, tak? Amiga to też Commodore, więc tak to już w pewnym momencie już, już skończyły się te wojny. Tak. No dobrze. Słuchajcie, to jest koniec naszych pytań. Do tej pory nikt nie odkrył flagi z zadania Krzysztofa i w związku z tym po pierwsze zwalniamy kryterium osób, które już coś wygrały,
Czyli jeżeli już macie Raspberry'nkę od Fudo, to możecie jak najbardziej przystąpić do konkursu. Zobaczymy, a już jest ktoś, kogo już palce swędziały, albo już zna tę flagę i teraz ją zaraz wklei na czacie, bo już sprawdził, przetestował i czekał na to uwolnienie możliwości udzielenia odpowiedzi. Natomiast jeżeli to się nie wydarzy do końca naszego programu, który potrwa jeszcze kilka minut, to teraz pytanie, Krzysztof, na twojego maila czy na mojego maila mają przysyłać rozwiązania, jak ktoś znajdzie, jak ci wygodnie? Mogę być w CC na przykład, tak? Dobrze. To na maila, ja znam odpowiedź, więc też będę mógł zweryfikować, to piszcie, jeżeli znajdziecie tę flagę, piszcie do mnie i do Krzysztofa, maile znajdziecie. To też jest fragment zadania, niezbyt trudny. Czekaj, coś tam się pojawiło na czacie. Ale nie, to nie to. To był strzał w ciemno. To nie jest ta flaga, nie? To nie jest nie ta zgadujcie. Flaga. Czasem mamy próby brutforsowania nawet czegoś tak skomplikowanego jak flaga, którą ktoś ustawił, bo mu się tak wydawało, więc no cóż, powodzenia. No dobra, to teraz jest czas, żebyśmy my zadali nasze pytania. No, dużo prostsze niż to pytanie Krzysztofa i będą do wygrania gadżety Fudo. To chyba ja zaczynam, bo ostatnio ty, Adamie, zaczynałeś, więc ja zacznę. Dawno nie było pytania o góry, w związku z czym dzisiaj będzie pytanie o góry i będę dawał dużo podpowiedzi, bo nie spodziewam się, że ktoś powie od razu. W ostatnim miesiącu pojawiły się kontrowersje dotyczące zdobywania jednego z himalajskich szczytów. Podaj, jakiego szczytu dotyczyły i na czym polegały. No, wystarczy tam w dwóch, trzech słowach zasugerować, że wiecie, o co chodzi. Więc te kontrowersje się przetaczały przez Twittera, przez ważne media w świecie himalajskim. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to piszcie, a jak nie wiecie, to zaraz będą podpowiedzi. A w międzyczasie pytanie takie dodatkowe do Krzysztofa. Kiedyś jeden z naszych słuchaczy poprosił, żebyśmy pytali naszych gości o to, czy mieli kiedyś dosyć tego całego security. Ty wspomniałeś, że zamykasz komputer, jak kończysz pracę, ale czy masz ten sam entuzjazm, jak go otwierasz następnego dnia rano? Czy zdarzają ci się takie momenty, kiedy myślisz sobie, zostanę rolnikiem? Wiesz co, jasne. Myślę, że to by było... To by świadczyło, że ktoś ma jakąś słabość, jeśli by czasem nie miał dość swojej pracy po prostu, albo czasem dość całego obszaru, w którym działa. Jasne, mam mocniejsze i słabsze dni jak najbardziej. Czasem po prostu jestem wyczerpany, czasem potrzebuję wakacji, tylko komórki, ale tylko po to, żeby były Google Mapsy, żebym gdzieś dotarł i tyle, i łażenia po górach czasem też. Także mam takie dni i myślę, że to jest zdrowy objaw. To znaczy, że mam jakiś dystans i jakiś osąd tego, co robię, realny. Że nie jestem jakby zaślepiony tym, że pasja w sensie takim negatywnym. W sensie pasja, w sensie taka pasja, która przeżera cię tak, że nie widzisz nic na boki. No dobrze, czy jeżeli czujecie to samo, to znaczy, że nic w tym nie ma złego. Słuchajcie, mamy odpowiedź ku mojemu zaskoczeniu. Angry Bird, kto zdobył Manaslu. No to bardzo ciekawa kontrowersja, bo tam tych wierzchołków jest sporo i nie wszyscy wchodzą na ten właściwy, bo na niektóre trudno się wchodzi. A Sherpowie czasem doprowadzają liny do tego niewłaściwego i mówią wszystkim, że już jesteście na szczycie, hurra. Wszyscy robią zdjęcie, na którym wygląda, jakby byli na szczycie, a za tym szczytem jest kolejny szczyt. Angry Bird, poproszę twój numer paczkomatu i numer telefonu na adam@trzeciastrona.pl. Szybko poszło. Adamie. Twoje pytanie. Teraz ja. Dobrze, to teraz pytanie z polskiej sceny cyberprzestępczej, tak? To się tak ładnie mówi. I pytanie brzmi, podaj oryginalną nazwę projektu oraz trzy warianty nazwy ransomware używanego przez Tomasa Vel Armagedona. No, podać wszystkie nazwy ransomware'a wymyślane przez Tomasa to jest spore wyzwanie. A nie spodziewamy się, że będą szybko prawidłowe odpowiedzi. To strasznie skomplikowane pytanie dzisiaj ułożyłeś. Oryginalna nazwa projektu i trzy jeszcze wszystkie brandy, które używał. No dobra. Wbrew pozorom jest to bardzo proste pytanie.
a dla kogoś, kto jakby czytał chociażby zaufaną trzecią stronę. Tak. No dobrze, to w czasie, kiedy wyszukacie odpowiedzi, to pytanie do Krzysztofa. Jak wejdą Trusted Types i okaże się, że faktycznie te XSS-y to już tam zaczynają odchodzić w niepamięć, czy masz jakiś kolejny kierunek kategorii podatności, którą chciałbyś jako następną wyeliminować? Czy to będą te script gadgets, czy o których wspominałeś już dzisiaj parę razy, czy jeszcze coś masz na celowniku? Nie, myślę, że access leaky, czyli próba wyciągnięcia informacji z innej strony niż ta, którą odwiedzasz. W skrócie, XSS zwykle wykorzystywało się do tego samego. XSS jest istotny dlatego, że możesz eksfiltrować informacje. Czasem możesz zespufować stronę, ale to nie jest aż takie ważne i wykonać jakieś komendy. Ale jeśli na przykład jesteś w stanie za pomocą innej podatności wyciągnąć, nie wiem, albo ciasteczko, albo token XSRF-owy, albo najprzeróżniejsze inne tokeny, może hasło twoje, albo jakąś konkretną prywatną informację ze strony internetowej innej niż ta, na której jest payload, powiedzmy, no to to jest równie złe. I to równie, ta równie zła w sensie impaktu klasa podatności to jest XSS leaky i tym, myślę, powinniśmy się zająć wszyscy. Wszyscy, którzy zajmują się web security od strony obrony aplikacji, powinni się tym zająć. Atakujący jak najbardziej również, bo to jest bardzo interesujący obszar researchu też. Słuchajcie, przepraszam, że wam przerwę ciekawą dyskusję. Odpowiadacie, ale nadal brakuje w odpowiedziach nazwy oryginalnego projektu. Czekaj. A, no faktycznie nie zauważyłem, przepraszam. Tak, mamy prawidłową odpowiedź, Codex. Oryginalny projekt to był ASXWin, można go wygooglać, jest na GitHubie i na bazie tego została stworzona Vortex, Flutera i polski ransomware. Tutaj możemy uznać ten Flutter, literówka, ale no, było to najbliżej, więc pozwolicie, że uznam. Tak. To jest jeszcze taka wskazówka, że czytajcie pytania, my dlatego je wyświetlamy na ekranie, że one często są wieloetapowe i składają się z wielu elementów. I przeczytanie pytania i jego zrozumienie jest kluczem do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, co niestety jeszcze nie dla wszystkich jest oczywiste. Czytajcie pytania. To pomaga w uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi. Codex, poproszę numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. I w ten sposób rozdaliśmy nagrody fundowane przez FUDO. Mamy jeszcze do rozdania wejściówkę na OMIHACKa. I aby uzyskać taką wejściówkę, należy odpowiedzieć na pytanie tym razem o mnie, ponieważ pytanie brzmi, na której konferencji security w Polsce odbywającej się minimum pięć razy, wystąpiłem w każdej dotychczasowej edycji. Da się to zbrutforsować, mam nadzieję, że jednak ktoś zna odpowiedź. Ja zgadłem za drugim razem, nie brutforsując. Czyli tak naprawdę sobie przypomniałeś, a nie zgadłeś. No i długo nie zeszło. Niestety nie występowałem na każdej edycji Confidence'a, nad czym bardzo ubolewam. Paradoks jest taki, że ja o Confidence'ie wiedziałem, ale nigdy nie pojechałem, aż w końcu pojechałem. I już potem jeździłem zawsze. Natomiast Rafał był najszybszy z odpowiedzią Besides. I tutaj Rafale, oczywiście maila na bez numeru paczkomatu, bo wejściówkę podsyłam wirtualnie. Odpowiedni kod rabatowy, maila na adam@zaufana3strona.pl poproszę. Z Besidesami w tym roku jest tak, że człowiek, który organizował do tej pory, chyba nie zamierza zorganizować w tym roku, co jest bardzo smutne. I nikomu o tym nie powiedział, dopóki go nie zapytaliśmy, co z Besidesami w tym roku, co jest jeszcze smutniejsze. Ale nie tracimy nadziei, bo gdzieś tam w społeczności podniosły się głosy, że ktoś inny może się weźmie za ten temat, więc mamy nadzieję, że Besidesy utrzymają swoją już chyba 8-letnią tradycję, czy coś koło tego, może 7-letnią, jakoś tak. Jeszcze chciałbym dodać, że strona internetowa konferencji Besides to nie jest strona konferencji Besides, także nie dajcie się nabrać. A konferencja Besides nigdy nie reklamuje środków na powiększanie różnych rzeczy. Także tak, nie dajcie się. Szczególnie części ciała. Tak. Tak,
tak, tak. No cóż. Dobrze. Krzysztofie, dziękujemy Ci bardzo za poświęcony nam czas. Dziękujemy Ci bardzo za Trusted Types. Trzymamy kciuki za to, żeby Mozilla została przekonana bez jakichś dodatkowych środków nacisku, po prostu doszła do wniosku, że warto. I żeby Twoje wysiłki zostały docenione chociażby faktem, że będziesz mógł sobie powiedzieć, no coś zrobiłem z tymi XSS-ami. I żeby kolejne Twoje projekty kończyły się również sukcesami, bo dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi, więc i my jesteśmy zadowoleni, ty jesteś zadowolony i cały świat jest zadowolony i o to chodzi. I można szybciej zamykać pokrywę laptopa, żeby zająć się czymś zupełnie innym. O tym też pamiętajmy. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich słuchających, oglądających też Was. To była super rozmowa, bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce na żywo. Ostatnio chyba widzieliśmy się ze 2 lata temu we Wrocławiu na OWASP-ie, no ale może kiedyś znowu jakby przyjdzie ten czas, gdzie pandemii już nie będzie, a my będziemy mogli się spotkać, napić piwa i podyskutować o bezpieczeństwie weba. Oby jak Trzymaj najprędzej. Się. Cześć, dzięki. Dzięki, Trzymaj do zobaczenia. Się. A my jeszcze na momencik wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, bo All My Hack już 26-27 listopada. No i zapraszamy. Zapraszamy. Krzysztof też powiedział, że się pokaże na All My Hacku, więc jak chcecie posłuchać, jeszcze nie wiemy, czy będzie o Trusted Typesach, czy może o programie Bug Bounty Google'a, ale coś ciekawego nam opowie. Co jeszcze w ogłoszeniach duszpasterskich? Mamy za tydzień człowieka, który miał być już raz i w końcu nam zniknął, ale się pojawił ponownie. Piotrek Zarzycki, który dzisiaj pracuje w zespole Orange'a, a wcześniej pracował w mBanku. I zobaczymy, na ile mu NDA już wygasły, jakie historie z poprzedniej pracy opowie, albo jakie z obecnej. A również prelegent konferencji z dosyć dobrym poczuciem humoru i ciekawymi projektami badawczymi. Więc myślę, że bardzo ciekawie spędzimy czas także za tydzień o 20:00, oczywiście pierwszej, jak zawsze. A na koniec oczywiście wizyta naszego najwierniejszego fana, naszego operatora, naszego nadzorcy tak naprawdę, bo to my się boimy przestać nadawać, bo on się wtedy zdenerwuje, bo on bardzo lubi być przed kamerą. A jak on się zdenerwuje, to nie chcecie tego widzieć i my też nie. Można powiedzieć, że ma parcie na szkło. Słuchajcie, no cóż, spędziliśmy razem godzinę 16 minut i 56 sekund, także do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Dziękujemy. Trzymajcie się, pa. Pa, pa. Rozmowa kontrolowana.